bez wici. Bo strach masz w oczach, gdy ludzi widzisz, iściemy to sukno bez nici. Jak piach na lodach w sercu Arktyki, te krzyki głutów są niczym. Bo zgaśli w oczach, kiedy ktoś liczył i kogo obchodzą wyniki. Jak grasz na pokaz, a nie być syty. Siema wszystkim. Siemaneczko. Witają was, mili panowie. Tak, w piątkowy, piękny wieczór. No to co? O czym dzisiaj będziemy konwersować? Pogadamy o... Poruszymy taki temacik jak PVP w TR, nie? A, oczywiście. Jak najbardziej. Który jest nieodłącznym jednak aspektem. Jeżeli nawet nie chcesz, to i tak się z nim spotkasz. Doświadczasz go na własnej skórze. A czasami... Czasami można go polubić, ale sam to... Możesz... Czasami można go polubić, ale wątpię, że ktoś normalny, kto szanuje swój czas, będzie lubił takie zabawy, także... Także no, to przejdźmy. Ktoś tam lubi się pobić. Znaczy ja wiem, o co ci chodzi, nie, ale po prostu to jest, jak dla mnie, to jest zwykła, już na starcie powiem, to jest zwykła strata czasu. Ale to wiadomo, zależy od gracza, tak? No to co? Nie, ogólnie to ten. Chciałem jeszcze odnosząc się właśnie do ostatniego materiału, bo tutaj dostaliśmy takie materiały od pewnego anonimowego detektywa. I mianowicie właśnie on porobił SS-y ludzi, bo ogólnie jeżeli ktoś nie w temacie, to chodzi o te relogi za ten exp na 140. No to właśnie pewien właśnie gracz porobił screeny. Tutaj może ja pokażę. I zaznacz jeszcze, że to trwało, ile trwały dziady? 36 godzin? No ja nie wiem, ile trwały. 36 albo 48 godzin, coś takiego. Czyli można sobie wyliczyć, kruk się wyjebał, można sobie wyliczyć średnią, ile expa na godzinę, znaczy ogólnie, ile expa przez cały event można było wbić przez 36 godzin, czy tam 48. Także, no, ja też mam w sumie wyjebane w to, ale taka ciekawostka, tak, ciekawostka, bardziej. No, tutaj mamy w takiej zasadzie. Tylko 30 miejsc ogólnie. Ale sobie można zatrzymać. No. Tylko 30, a wiadomo jak to było. Oczywiście. Jak to było wcześniej. To są tak jakby 10% tego expa, bo normalnie by było, jak ktoś tutaj ma 27 miliona, to wbiłby w ciągu niecałych dwóch dni 257 milionów expa. No nie wiem, sami sobie odpowiedzcie, czy jest to możliwe normalnie, czy nie. No ja, nie. No w TR nie wszystko jest możliwe przecież. Dziesiątkę znaczy. Wczoraj padłem. No padłeś właśnie zaraz. Ja się jeszcze padnę. Dobra, no to co? Pokazałeś już? No pokazałem. Ja nie mam podglądu, nie mam co tam robisz. Także... Także no. Aż mi się zioła dzisiaj. Taki dzień jakiś śpiący. No, nie mam tego peta leżącego niestety na razie. Chuj w tego peta. No, będzie parę darów na pewno przez to. Dobra, tam to się padnie, co? Żałujesz expo? No a jak, później będę musiał relogać? Odrobić? Nie no, generalnie to tak samo jest. Tak samo jest w aspekcie, jak przykładowo się robi, ja teraz jeszcze podam przykład. Przykład podam na sobie. Robiłem sobie zielone przykładowo, nie wiem, no tak z miesiąc. No wiadomo, że na drodze spotkasz takich ludzi z levelem. Masz przykładowo ten 55 i ktoś się zaatakuje z petem na 60 którymś. No i liczysz te 45% sumy leveli. No i jeżeli ci ubije taki 60, jeżeli dobrze liczę, 60 level, czy tam 62 level,
z petem, a ty masz gdzieś tam 50 któryś, no to już nie relogniesz sobie na swoją postać główną i nie ubijesz takiego chłopa. Bo no niestety będzie miał pumpa, tak? No, a wiadomo jak pump w tej grze działa, może że... Może nie mieć, ale jest... Znaczy jest 50% szansy na pumpa w teorii, ale wiadomo, każdy wie jak to wygląda. A ty na przykład, przykładowo jak chcesz zaatakować kogoś i ubić go w rundę, to odpalasz nawet swoje pety. A w tym przypadku, jeżeli chcesz kogoś przysłowiowo zapierdolić za to, że ci zmarnował 3 minuty życia, czy tam więcej. Albo całe zlecko nawet czasem. Albo całe zlecko. To odpalasz pety i też po to te pety ekspiłeś, żeby ich użyć. Tak. No ale wychodzi na to, że... Wychodzi się po to, żeby później... Żeby tylko więcej żarcia wpierdalały. Tylko po to się ekspi kurwa pety w tej grze. To pety? Nie, no wiadomo, one pomagają, ale chodzi o samą istotę ekspienia, że ekspi się siebie i pety tylko po to, żeby później ci jakiś niski level mógł pluć w twarz. No tak, no dokładnie, no bo to jest sztuczny balans między... Ty, wypierdolimy się teraz. To jest sztuczny balans między nowymi graczami, a starymi, żeby przykładowo, wiesz, żeby nie było takiego czegoś, ty, ja ucieknę sobie, bo... To jest żenada. Żeby nie było czegoś takiego, jak wiesz, że o, duży gracz stoi, bo i bije małe levele, nie? Ale po coś ten level wbił, no, żeby się bawić. No on właśnie, się wypierdolił. Nie po to ten level wbijał, żeby później nie móc sobie kogoś tam zabić, nie? Czy coś tak, takiego. Po to ten level wbijał. No tak samo było w Tibi, tak samo było w większości gier MMO. Biłeś level, no to jesteś premiowany, a nie, że kurwa, jakiś ci pumpmaster wyskakuje i ci upierdala za to, że poświęciłeś czas na ekspienie i ekspienie wszystkiego, postaci, beta, wszystkiego. No dosłownie wszystkiego. Nie, bo ogólnie trzeba zrozumieć ludzi, którzy na przykład nie lubią PvP i nie chcą, prawda? No to tu można zrozumieć takich ludzi i dla takich ludzi jest ochrona, co nie? Ktoś się nie bije, tak, nie ma statusu. Dokładnie. No i jest ochrona dla takich ludzi. I ma 2 dni. Ile to jest? Zobacz, ile to jest w pizdę czasu, ile co można zrobić w ogóle w 2 dni w tej grze. No, możesz sobie wyfarmić wszystko tak naprawdę od FIO, po modliszkę, po wszystko. Jeden zgon co 2 dni, powiedzmy. To nawet, nawet idąc, słuchaj, nawet idąc pod karczmę. Obniżone kary oczywiście w PvP. Tak, no bo w PvP masz obniżone kary do expa. Prawie w ogóle nie ma. Ogarnij w ogóle sytuację. Raz na 2 dni sobie padasz, nawet idziesz pod wieżę, jeżeli wiesz, że chcesz ochronkę, że chcesz się pobić, że to nie, nawet nie jest nabijanie ochronki, tylko jest coś takiego, że po prostu no, nie chcesz się bić, to nawet wychodzisz na płaskowy, ale to w sumie no nie wiem, no, jak to ci powiedzieć. Paść raz, nawet raz na 2 dni z petami, to i tak to odrobisz i zarobisz jeszcze przez ten czas, niż będziesz się bał i wyłączał pety na każdym kroku. No, nie wiem, jak się to określić. Ja bym wolał przykładowo odpalone mieć 3 pety cały czas, wypierdolić na płaskowyżu od jakiegoś kurwa przygłupa pierdolonego, niż chodzić jak pizda z włączonym kurwa wszystkim petami. Po prostu to odrobisz to 2 dni, to co straciłeś odrobisz w 2 dni. No taka jest prawda. I to luźno odrobisz 2 dni. No to wiadomo. No wiesz, tu chodzi o to... Nawet jak raz padniesz, wiesz, bo już nie mówić o ludziach, którzy... Jeżeli mówimy o tym, żeby robić na przykład... bo to wiadomo, że może zniechęcić po prostu pewnych graczy do... Tak, no może zniechęcić. No, to jest... Ale to w każdej grze tak masz. Ale to w każdej grze masz i to jeszcze tutaj, to nie jest tak inwazyjne jak na przykład w Tibi, no bo w Tibi cię może każdy zajebać. No, i stracisz wszystko, nie tylko jakiś marny ekspo. Tak? No i... To też Tibia jest takim przykładem, bo to jest no, jedno z pierwszych MMO, tak? No, wiadomo jak tam wygląda. No ale to raczej w każdym. Ale to raczej w każdym, no tutaj tu nie jest aż tak inwazyjne. Gdzie jest PvP oczywiście bez zgody, no bo są też takie gry, że wiesz, gracze muszą... Musisz mieć zgodę. No tak. Jak na przykład komuś, tak jak proponujesz pojedynek. Albo są eliksiry na... Tu cię ktoś atakuje i wiesz... Wypierdalasz się, to co sobie nowy gracz myśli? Znaczy, po części rozumiem twórców. Ale to jeżeli chcielibyśmy takie coś robić, że tak. Nowi gracze po prostu, no to zrobić to PvP do któregoś levela. Do 50 levela i już. No, do 50 levela i tyle. No, dokładnie, żeby po prostu zablokować tą opcję do 50 levela, a nie, że później ktoś pluje ci w mordę, no tak jak podaliśmy przykład wcześniej.
i upierdolić jej wieżę, jak przyjdziesz postacią, no nie wiem, przygodą swoim, nie swoim altem, tylko swoją główną postacią, no to i tak będziesz mógł, chuja mógł zrobić, bo on sobie wybierze, będzie w takim, jak ustał, w takim, jak ustał, z przewagą leveli plus ekwipunku, że i tak ubije ci tego alta, a ty nie będziesz mógł zaatakować z pewnością. Ani nie możesz gildii zawołać, ani nie możesz tak, na tak. alta się Ni, przełożyć. No nic nie możesz po prostu zrobić, bo możesz tylko chłop... dostać w pierdol i pójść Dokładnie. sobie popłakać Dokładnie. do konta i tyle. I też jak ktoś powie, no o, hipokryzja, bo możesz sobie paść raz na dwa dni i zrobić to z lecko sobie kasówkę, tak? No, no możesz sobie, ale nie wiadomo kiedy padniesz, bo jak padniesz przy końcu kasówki, na takim 55 levelu, czy tam 56 nawet, to wiadomo jak to się może skończyć. To się kończy po prostu nieukończeniem zlecenia i straceniem 20 minut czasu swojego. No, taka jest prawda, szczególnie jak robisz w godzinach, w których ludzie po prostu nie robią tego zlecenia. Czyli przykładowo, nie wiem, 22 godzina albo 23, czy tam, nie wiem, poranne godziny, jak jakieś psychopaci stoją tam pod to zielono i biją ludzi, no to już jest dla mnie, nawet nie wiem jak to określić, durnota po prostu, tyle, że nie możesz przyjść swoją postacią i takiego gościa ukarać, tak samo jak masz, nie wiem dlaczego w ogóle, dlaczego co? Tacy ludzie przykładowo, no, że nie ma czegoś takiego w tej grze, że jest blokada pumpa. Tylko jest blokada po prostu ochronki. Jak zaatakujesz kogoś, jest blokada ochronki chyba na 5 godzin, tak? Ale dlaczego nie ma blokady pumpa, jeżeli atakujesz graczy? Ty, co, gdzie? No, gdzie mam kurwa iść teraz? Że wiesz, że... No tam, gdzie szedłeś. A, dobra. Że wiesz, że atakujesz przykładowo gościa. No i bierz sobie ten status, chodzi. Nie? No bo i... tak masz, że jak zaatakujesz kogoś, to tak. 5 godzin nie możesz mieć ochrony, to jak ktoś cię tak, zabije. Tak, to... tak, tak. A dlaczego to nie działa z pumpem? I co z tego, że ty nie możesz nie mieć ochrony, jak i tak będziesz mógł mieć pumpa? I to tak naprawdę no, to się nie pokrywa z niczym. No, w ogóle, co, możesz nie mieć pumpa, wyjebiesz się, wrócisz za 5 minut i raz możesz kogoś zajebać. Pump to jest jakieś nieporozumienie totalne. Ja nie wiem, w ogóle ja rozumiem. Do któregoś poziomu można mieć pompa, ale nie przez całą grę. No szanujmy się. Nie no, przez to masz teoretycznie do któregoś, nie? No chyba, że cię... No do 126 masz pompa. Znaczy, w dwóch jak atakujesz. Aha, pump może być w każdym, w każdej sytuacji może mieć pompa. W każdej jak. Tylko jednego, do 120, to... do 126 levela możesz mieć pompa. Jeżeli ale później atakujesz też dwóch. Możesz mieć, no bo jak masz 145, 140, no, albo no, jeden o tym, walnie 140 no to... z trzema petami. Toż o tym ci mówię, że pump jest przez całą grę, nawet dla ludzi, którzy już osiągnęli maksymalny poziom. Tylko dla mnie to jest no idiotyzm na po części. No to no nie premiuje ci w ogóle gry w zespole, tylko premiuje ci partyzantkę. Tak. Że przyjdzie kurwa dwóch przygłupów jebanych, zatakuje cię, zajebie i spierdol do gildii. No, no i co zrobisz? No przyjdziesz w pięciu, kurwa, i już nikogo nie ma. W pierwszej rundzie, nie? No, bo ci spierdoli w pierwszej rundzie. Tak samo drugą właśnie głupotą PvP, jak dla mnie, jest to, że... Tak, że można uciekać w ogóle. Osoba atakująca może sobie uciec w tej w każdym samej, momencie, w tak. W każdym momencie, nie? Bo ja rozumiem, no dobra, no. Jest ucieczka, można z niej skorzystać. Ktoś cię atakuje, uciekasz. Ale powinno być coś takiego, że jak ktoś atakuje, to nie to, że dostanie tam, wiesz, zbijesz mu większość HP w rundę, czy tam... Tak, i ucieknie ci. I on ci w następnej ucieknie, tylko się zdefi. Nawet, takie nawet, jeżeli, nawet jeżeli argument pada, że o, przypadkiem kogoś zaatakowałeś i chciałeś uciec, tak, spoko, ale zawsze osoba obrońca zawsze może uciec, także mógłby w tej sytuacji zawsze uciec, także też nie rozumiem tej sytuacji. Nie, moim jak zdaniem przykładowo... osoba atakująca nie powinna móc dopiero uciekać przykładowo, że po trzech rundach na przykład. No dokładnie, no ja to zawsze mówiłem, ja zawsze będę tego samego zdania, że albo jeżeli chodzi o PvP, no... to... Dużo jest możliwości. I to atakujesz i to już jest po najmniejszej linii oporu idziemy, że atakujący. A to już się zdarza bardzo rzadko. Znaczy, no rzadko może się nie zdarza u nas na serwerze, ale ogólnie ucieczka powinna być zablokowana w PvP. Powinna być zablokowana dla osób, którzy uczestniczą w tym PvP. Bo ale dla wiadomo, dla neutrali chodzi, czy tam dla innych tak osób, chodzi, tak. Że ten, że osoby atakujące powinny mieć. Ja bo mówię na ogólnie teraz, osoba... że na przykład ja bym zaatakował kogoś przypadkiem i bym nie mógł no uciec tak, ani on, no to no by tak, było bez sensu. No tak, ale mówię teraz o sytuacji,
że powinno być takie coś, że jak ktoś wbija status, to ma po prostu zablokowaną ucieczkę do piątej rundy, bo no, wbijasz status, to po coś go wbijasz. Uczestniczysz w tym PvP, bijesz się, no i wiadomo, status ci rośnie. Ale no, jeżeli to na takich samych zasadach działasz jak normalny, neutralny gracz, no to jaki to ma sens, że ktoś się atakuje na płaskowyżu przykładowo albo gdzieś, nie wiem, na innym polu? Ale wiesz, tak jak teraz na przykład jest, ktoś cię Ty nic nie możesz zaatakuje, zrobić. przykładowo jakiś mag, czy no powiedzmy, że mag, No jesteś bez resa, to cię wam ktoś dekasuje. właśnie, No, kto nie ma no resa, proste. no to on ustawi sobie 0 defa, full ataki i ucieczka. I walnie cię tylko tymi atakami i se ucieknie. Jeszcze zanim ty zdążysz wyjść z rundy, to on cię drugi raz może tak zaatakować. A jeszcze sobie relognie, żeby było szybciej. A, jeszcze sobie relognie, właśnie, już będzie czekał. No. W razie co? Dokładnie. W połączeniu z relogami, no to... No w połączeniu z drugami, to widzisz, jak to wygląda. Mistrzowska Nie, taktyka. Taktyka mistrzów. Ogólnie w grze, w tej grze PvP to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ty dawaj, bo bije. Tak samo jak ten Ksiun. Cud. XPWQ. Reloga na... Ty, wjebałem się w grupkę. Reloga na miśkach. A i tak go Gryboś napierdolił na arenie, także no co tu więcej mówisz, no. XP jako na relogach. Fair play to miał w ogóle w piździe. Przyszedł Gryboś, napierdolił mu. Chłop się złożył jak zapałka się chłop złożył. Poszedł z płaczem. No. Obraził się, usunął ze znajomych, no, co ja powiem więcej, no. Będziemy musieli tą grupkę bloknąć. Zwykły flet do jebania i tyle, no. Ty, no Zwykły, ty, kurwa, no, szczoch taki, nie kurwa, lubię. chodzący. Śmieć. Dobra, Chciałbym mieć o, jakun mieć przyszedłem. załadowany. Przyszedłem. Co? Chciałbym mieć jakun naładowany, żeby to ubić. No, dawaj we dwóch, ja odpalę tego. Albo pety. A ile petów użyłeś w tej walce? Na tym piętrze? Dwóch, tak? No. Dobra. Dobra. Czekaj, no Nie ja no. mam HP. A. Aha, ty nie potnąłeś. No, no to chwilę, w chuj. sekundę? No to ja ci patrzę, jak hopnąłeś do PT, kurwa. No jak hopam do PT, to jestem gotowy. A ci na 15% zapierdali to. Dobra, No, więc, ja więc ucieknę co? i zaraz wbiję. Pokażesz taktykę ucieczki w pierwszej rundzie na swoim przykładzie. No i widzisz, że specjalnie chciałem to pokazać, żebyś pokazał to na przykładzie, jak to wygląda. No. Ale tylko ja tak A nie... szczególnie. O Jezu, A szczególnie wpadłem w jeszcze. grupkę. A szczególnie jeszcze przytoczę przykład, że ja rozumiem, nie? Jeżeli takie coś by było 2-3 lata temu, 4 nawet, nie? Jak nie było Tarula, Macheta i nie było resetów tych pojebanych pod 4-5 HP, pod 6 nawet, po fudeki pod 7 podchodzą, to wtedy, jak każdy miał 2 HP, no to wiadomo, że atakowałeś kogoś we dwóch, nawet solo, potrafiłeś chłopa solo wyjebać w rundę, to było spoko. Było spoko, było widowiskowe, efektywne, efektowne w sumie też po części. No a teraz zatakujesz takiego budeka. Chłopowi się mana skończy. Spierdoli z walki, wróci, spotany cały. Zapierdoli ci ukaz. To jest twojego problemu. Także no, jak dla mnie ogólnie PvP w Ternie to jest jedno wielkie bagno. Bagno, kurwa, którego lepiej kijem nawet nie ruszać o szczoty, bo to jest... Ty, no bo jak zrobili te reduktory... Plus jeszcze dodali instancję Tarula, która wymaga... No, oni zrobili dwie rzeczy w jednym momencie. No. Dodali reduktory, plus zrobili wymuszenie buildu pod 5 HP. Jakby nie mogło starczyć to, że masz po prostu reduktor. Nawet większy reduktor, ale masz reduktor. Oni zrobili dwie rzeczy naraz i to się skumulowało, plus dodali rary, no jako Jezu, trzecią ja rzecz. Cały czas na tą grupkę będę wpadać. No poczekaj, ja skończę tą. Dodali jeszcze... Trzecią rzecz, czyli rary pod przeżywalność, więc to się skumulowało potrójnie. Nie wiadomo, jak to wyszło. No, i ogólnie
Jeszcze jest jedna taka kwestia, co na przykład mnie strasznie irytuje w PvP, że przykładowo, no jak mamy, wiesz, jak mamy te groty czy inne, nie? No. To nie jest tak jak tutaj, że całą tą widzisz, nie? Instancję. No jest po prostu zaciemnione, Tak, wiadomo, tylko mamy takie widok jak właśnie przez jak soczewkę, nie? mieliście w Diablo albo w innych tego typu grach, że widzieliście tylko kawałek mapy. Tak, tylko kawałeczek mapy. No i wiadomo, jak tu widzimy całość, no to wiesz, sobie idziesz, widzisz, gdzie kto jest, a jak jest ta zaciemniona pola, no klikasz sobie tam w prawo, Tak, w lewo, idziesz, idziesz, idziesz. klikasz, A tak miałem tak. wielokrotnie, tak I miałem, w pewnym że przez momencie, tak samo na przypadek duszkach kogoś masz, nie? zaatakowałem. To Tak, jest to gdzieś, samo na tak, duszkach, właśnie. na mięsie, to jest wszędzie. Najczęściej jak na duszki, czy To na jest mięsie. wszędzie, na mięsie, na duszkach, na smoku. To dosłownie wszędzie. No i... No wszędzie w jaskiniach, w grotach i tak dalej, w jakichś No tunelach, i to jest w też durnota, piwnicach. bo... No i to jest, ogólnie nie, o to jest spoko to zaciemnienie, tylko chodzi o to, że Znaczy, wiesz, zaciemnienie jest idziesz, spoko, ale dlaczego... idziesz, idziesz i przypadkowo kogoś wiesz, który jest poza ekranem, ale wiesz, myszka tam sięga na krańcu Dokładnie. tego, tego. I kogoś przypadkowo wiesz, zaatakujesz, bo A widzisz jeszcze jak masz kilku. odpalone pety? No i właśnie kogoś, i to nie chodzi o to, że kogoś No. zaatakujesz, bo dobra, wbijesz. Tak. Dobra, masz pety, no to albo pety go ubiją, bo tak też może często być. No i gość też jest w plecy, bo nie chciałeś go atakować na przykład. To Albo, sobie al, uciekniesz, tak? tak, ale, a jak sam go zaatakujesz, to wiesz, on se ucieknie, czy tam ty uciekniesz i tyle. Ale najgorzej właśnie, jak ty kogoś takiego zaatakujesz i wyskoczy pump, a ty z trzema petami, Ale powiedzmy. wiesz, że to jest często, jeżeli i to nie mówimy o takich graczach, którzy Tak, niedzielnych graczach, tak? zawsze będziesz miał, no masz 50 na 50, albo wyskoczy, albo nie wyskoczy. Tak, i nie mówimy tu o niedzielnych graczach, którzy logują raz na jakiś czas Bo jak i idziesz z wiadomo, petami, to... wiesz, idą sobie na Ta, instancję jednego ten, bossa, dwa zrobią. tylko mówimy o ludziach, którzy farmią instę przykładowo cały dzień albo pół dnia, tyle ile mają czasu, automat się po prostu odpala. Ta, No i i wtedy widzisz na przykład idziesz, 50 klikasz przed duszków, gdzie... siebie, tak jak Ta, nie patrzysz. wyrabiasz sobie schemat, klikasz w te miejsca po dwa razy, po prostu szybko klikasz, żeby ci ta postać szła, żeby nie zamulała, nie stała w miejscu, tylko szła. No idziesz sobie po tym czerwonym, chłop ci się pojawia, kurwa, atakujesz go. Pump Ta, master ci pump wyskakuje. master ci wyskakuje. Upierdala ci trzy pety, upierdala ciebie Ta. i chłop jeszcze się śmieje, że cię zapierdolił. No. Jak ty przypadkowo go zaatakowałeś. Nie, to ja miałem ostatnio taką akcję, że właśnie zaatakowałem kogoś, pump wyskoczył. Tak przypadkowo jak szedłem. I wiesz, i gość pisze ten. Napisał chyba smutną minkę. I tak ten pump do mnie podleciał i tam walnął tych ataków, nie wiem, nie, podleciał najpierw do jednego peta, tam walnął z pięć ataków, ubił go, do drugiego walnął sześć ataków, później do mnie podleciał, zaczyna mnie bić, a ten chłop pisze, aha. Taki w ogóle chłop taki zdziwiony, nie, że o co tu chodzi, nie, co to Ale jest, wiesz, bo to wiesz, no ja rozumiem. jakiś był lolek i on może, wiesz, nie wiedział, że takie coś No tak, jest. że w ogóle coś takiego jest w tych grze, ale no jak dla mnie to jest po Ale wyobraź prostu. sobie, jesteś jako jesteś takim graczem, lolkiem, nie? Zakładasz sobie, wiesz, I konto i tak, ktoś i ciebie widzisz. właśnie, taki koks cię, taki kozak, Tak. wiesz, stopki atakuje przypadkowo i tobie Tak. wyskakuje ten pump master. I ty I go widzisz to, upierdala w rundę. tak, i go uwala w I, rundę. so, i, I sobie myślisz, co na chuj to XP ciekło, kurwa, postać, Po co ja wszystko to mam jakby. robić, jak i tak będę miał ziomka, wyskoczy, pomoże mi zawsze. Na chuj to grać, tak? Ale no, takie coś jest i to jest też akurat, no niestety, ale prawdziwe, bo no ja przykładowo jakbym zobaczył jakieś grze, to coś takiego, nie znając tej gry, mechaniki i niczego w tej grze, No ja bym to się po prostu zniechęcił trochę. ja bym się zniechęcił od razu, nie? Bym sobie Tak myślał, chcę, że będę wiesz. grał, lepszy, będę chciał I być, a później będę mnie, nie będę nikomu mógł a zaatakować. później będą mnie byle flety, kurwa. Ta, obraża ci. Nie wiem, no, wiesz. I właśnie wracając do tego, no to jak w większości gier, które ja przynajmniej grałem, no to jest takie coś, że jak nie chcesz nikogoś atakować, musisz mieć po prostu włączoną ikonę, czy tam, no co, musisz mieć po prostu przełączone coś w PvP, że off albo on, co nie? No tak, ale to w tajernie tego nigdy nie będziesz miał. To się możemy z tym pogodzić, bo no chyba, że wejdzie serwer
PVP off, czy tam ale to non-PVP. wiesz, to chodzi tylko o sam Ja fakt, wiem, że o co ci chodzi. Masz włączone PVP Tak. albo wyłączone. Jak masz wyłączone, to w żaden sposób Tak, nie ale możesz to tylko jest... zaatakować. A jak wiesz, że będziesz szedł bić ludzi, no to masz włączone to, nie? No to jest podstawa tak naprawdę, no. Ja tylko mówię, że właśnie tak się spotykałem w większości gier z takim No bo to systemem. jest w większości gier, ale to jest typowa podstawa. Podstawa mechaniki PvP. Jeżeli chcesz się bić, to wiesz, przykładowo, teraz ci podam przykład. Przykładowo to by nie działało na czarnym polu. Tam gdzie się No, na napierdalasz. czarnym tak. Ale gdzie kurwa jesteś na czerwonym. I no jakie masz na ryzyko na czerwonym? Ryzyko masz na czerwonym takie, że jak padniesz, to masz 2 dni ochrony. No to czemu nie ma kurwa takiego czegoś, że właśnie tak jak mówisz, że nie ma po prostu non-PVP. Bo wiadomo, że jak ktoś chce się bić, to wchodzi na to pole, na przykład na płaskowyż, jak ten jedna strona z drugą, przykładowo u nas czachy, blachy, wchodzą sobie na płaskowyż i chcą się napierdalać. No to droga wolna, wchodźcie sobie na płaskowyż, napierdalajcie, odblokujcie sobie to PVP w tym przycisku, który by był. No i się bijcie. No ale dlaczego, wiesz, dlaczego mają ludzie przykładowo cierpieć, którzy, no ja wiem, że to jest ekonomia. Pety padają, jakoś trzeba je wskrzesić, kupić platę, kupić zestawy, co nieczęsto jest, nierzadko jest za platę, gdzie kupujesz przykładowo platę, sprzedajesz platę i kupujesz zestawy. No i tak to wygląda. No. Ale to też nie ten droga jest. Bo tak nie można wiecznie ciągnąć. A to już nie raz było poruszane na forum. Nie raz było poruszane niejednokrotnie w grze, czy tam na TS-ie u nas. Na gildii, czy gdzieś. No, że po prostu to jest... No to jest durnota. No sam nam przyznać, że to jest durnota. No nie co, wiem. Co ja mam ci powiedzieć? Dla mnie to jest po prostu durnota, nie? No, nie wiem, jak to jest. No jest po prostu niedopracowane i tyle. Ale to najlepsze jest to, że to jest niedopracowane od kilkunastu mowa lat. Tu o pumpie. I teraz już można powiedzieć, że od kilkunastu lat, bo ponad 10 lat tak ta trwa. Znaczy będzie trwała. No to w sumie no to kilka lat. Jest niedopracowany system. Ale pump jest dopieszczony co jakiś czas jest dopieszczany. Kiedyś był pump, co można było ubić w PT lepszym niż wiadomo, niż tam przeciętny gracz. A teraz pumpa nawet nie możesz chyba za zero się go bijeć tam za ileś, nie? Ledwo można uciec od niego. Już nie mówię co o ubiciu. Ta, no nie wiem. No ale o pumpa dbają, tak? Tylko że po prostu ja nie wiem, dlaczego są takie dziwne systemy liczenia tego. Chyba dla mnie pump powinien być do 55 levela, od kiedy zaczynasz kasówkę. I na tym powinien się wykończyć. W ogóle... Nawet do 60. Nie, nawet do 60. Żebyś mógł mieć szansę, żeby sobie zarobić na taką. Do 60, do 60. W ogóle nawet jakby nie było, sama ta ochrona 2 dni, to po pierwsze. No to, drugie, to jest, ale to jest już... A po drugie to mogłoby być po prostu PvP od 50 levela. Bo ja rozumiem, nie, że ktoś... Turki, co nie, bo Turki... Ktoś ma wiadomo. Postacie, wiesz, ktoś ma postacie, no i mówisz sobie... To się postaci do zlecek. No, robisz to zlecka tymi postaciami, ale nie będziesz sobie co 2 dni specjalnie ochrony nabijał na tych postaciach. No, ja przykładowo jak padam. Dobra, padłem, chuj tam. Idę dalej. Zdążę, nie zdążę, ale idę dalej. A nie, że kurwa. Ach, nie chcę się naprawdę, nie chcę się na ten temat dyskutować, bo... Nie. No. Jakie sytuacje widzę, że ja przychodzę. Chłopie. 50 level na 60, który się go nie mogę zaatakować, bo ma za niski level, także. Coś pięknego, no. Albo chłop. Też była taka sytuacja. Chłop ze statusem, atakujesz chłopa. Ubił ci lolka, czy tam coś tam, nie wiem, tam czerwona, zielona, znaczy czerwona, niebieska, czerwona, żółta, czy tam srebrna czacha była. No i ja chłopa atakuję, on sobie w rundę upierdala, spierdala i wylogowuje jeszcze. I co? I ja mam czekać 5 minut, aż on zaloguje i go zajebać? I jeszcze on mi w rundę ucieknie? No, to jest jakaś kompletna kurwa durnota. A ty przykładowo, jak się zaatakuje taki chłop,
110, już tak mówię teraz przykładowo, nie? 110 lewe ci atakuje, 70 level. On ci ubija w rundę. On ci ubija w rundę. Ty logujesz na swoją główną postać, atakujesz go, on ci zdąży uciec, jeszcze wypotać i wylogować. Tak, no bo teraz. A jeszcze jak zrobi reloga, to zdąży zajebać kogoś po drodze i jeszcze wylogować. Jak teraz te postacie pod tyle HP, no to EQ pod przeżywalność. To no, nie, no, nie problem. No i jest mówię, nie? Uciec. No i mówię, dlaczego, jeżeli masz status, chcesz się bić, dlaczego jest umożliwiona ochrona. Nie ochrona. Ochrona chuj. Pięciominutowa spoko. Ale dlaczego jest umożliwione uciekanie z walki? To mi tylko wytłumaczy. Albo ekipa niech mi wytłumaczy, bo ja tego nie pojmuję do tej pory. Dlaczego jest umożliwiona ochrona dla ludzi, którzy chcą się bić? Dlaczego? Tylko to, nic więcej. Rozumiem, na czarnym spoko. Wszędzie spoko. Walka o czempiona, walka o jakiegoś lotnego bossa typu jastrzębior, typu Wendigo. Ale to w sumie na czerwonym jest, to nieważne też. Ale na czarnym. Przykład czarne pole. Dlaczego? Na czarnym spoko. Wszystko może być bez reguł, bez niczego. A dlaczego ludzie cierpią na czerwonym polu? To nie mówię o nas, bo ja mam to w chuju ostatnio już całkowicie, bo tak chodzę. Tak naprawdę tylko te bossy. Tak, ja typu też, smok, ja tam mało typu smok, czy tam jakiś inny. I kiedy, a jak już, no to bym miał ochronę i tyle. A nawet jak padnę, tak, nawet jak padnę, to ja nie żałuję tego, bo mam to w piździe, no padnę, to padnę. Robię sobie 2 dni, 10 razy tyle niż ten pet kosztował, nawet 20. Co, kurwa, stać mnie. No ale taki nowy gracz, wyjebie się i co. I chuj powie, pierdolę, nie gram. Nie gram, no. Mamo, sprzedaję kompa. No taka prawda. To bardziej zniechęca niż... Ten system ma więcej minusów niż plusów. No, nie ma się co. I ogólnie... Bo, ale zobacz. To, że nic się z tego nie ma. Jeszcze... Tak. To jest już w ogóle fenomen tego, że z PvP nie ma żadnego rankingu, który coś daje. Cokolwiek za to PvP. Tylko... Bijesz sobie, obzorasz sobie, o, ten mnie wkurwia, ten jest kurwa tarczą, ten jest jakimś blusem, ten jest chuj wie kim. Napierdalają się między sobą. I będę go bić, to mu zrobię krzywdę, nie? A chłop siedzi po drugiej stronie i sobie myśli, kurwa, ale debil, zajebał mnie, to zajebał. I się cieszy tak, jeszcze. Tak wiesz, byś pomyślał, ja czy ty, a inny to będzie, wiesz. Wyloguje i będzie 2 godziny czekał. Czy on no są tacy. Wejdzie. Albo spulta się, kurwa, wyzwie rodzinę i dostanie perma, kurwa, na 3 miesiące. Nie, lepsze jest, że wyloguje i będzie godzinę siedział przed kompem i się zastanawiał, czy już, czy nie. Albo przyjdzie... Zamiast paść i jeszcze raz sobie, wiesz, pójść. A są też... Tak. A są też tacy, co wiesz, co wylogują i przyjdą innym kątem sprawdzić ci albo wyślą kogoś, żeby czy jeszcze stoisz. Kurwa. To są dla mnie. Nie wiem, czy ja jestem po prostu za stary na tą grę, ale niektórzy ludzie, zachowanie których ludzi to jest po prostu aż... Nie wiem, jak nawet to określić, to jakim kryterium to określić, bo to o starych chłopach. O starych chłopach. No o tym właśnie ci mówię. No, nie wiem, pod jakim kryterium to dopasować, ale no jak dla mnie to jest coś niesamowitego, nie? Takie coś. Stare chłopy, kurwa, siedzą i się napierdalają. Chuj wie o co, pietruszkę, o marchewę, kurwa, i jeszcze godzinę siedzą, tylko o, ciekawe czy poszedł, i zaloguję, zobaczę. Albo jak ostatnio ten, kurwa. Zmarnowana, nie? Albo ostatnio ten któryś tam pajac, kurwa, taki. Goniliśmy, znaczy tam pół roku temu chyba. Chłopa gonimy, kurwa, po całym płaskowyżu. Idzie sobie do studni. Spierdolił gdzieś, kurwa. Patrzyma on już na niebieskim, na zielonym w tym obozowisku magów, kurwa. No trędzi sobie przez grotę, uciekł. Wrócił na płasko obozowisko magów i se stoi i się śmieje. No wiecie, no nie wiem, no, nie wiem jak nawet określić. No, no, dla niektórych śmierć w gierce to jest chyba w prawdziwym życiu, także no nie wiem. Ale to wiesz, w niektórych gierkach się traci. Ja rozumiem, w niektórych gierkach przykładowo, no i znowu ci Tibie przedstawię, jeżeli nie masz Aola, początek gry i tam na początku gry się wygra. Ale to wiesz,
jeszcze. Na samym starcie ci jebie gra. Ale teraz to jest inna gra. Już. Teraz jest, ja wiem, że teraz to jest inna, ale ja ci mówię o starej. No kiedyś. O starej, że ci jebała cię zawsze, kurwa, na samym początku już nawet, że jak psycha ci siadła, to oddzielało po prostu ziarno od plewu, no, od samego początku. Słabego gracza od pizdy, znaczy no, dobrego gracza od pizdy. No. I znowu to jest przykład Tibi, bo no to jest, no nawet nie wiem jak to nazwać, no, no prekursor gier MMO. Prekursorów. Ale mechaniki i wszystko, co było zawarte w grze, to posiadało tak, jak powinno być. Wiadomo, że nie było idealnie, ale podstawy, no podstawy logiczne i podstawy ogólnie zachowywały. Można ulepszyć jeszcze bardziej. No, tylko Ternawi coś nie idzie od 5 lat, ulepszanie. Czy to system PvP, czy systemu XP'nia, czy rarów. Dali bossa, macie na 2 lata, Tarula sobie bijcie. Po jakimś czasie wam ujebiemy drop z niego, a i tak później taki flat kurwa wyjebie. Kilka rarów, 2 dni. No, a ktoś będzie 1000 taruli i nic. Ktoś będzie kurwa 500 taruli zrobi i nie zobaczy rara. No taki urok tej gierki jest, no RNG. Płacisz platę, ładujesz platę, idziesz ulepszać kurwa. Za 5 platy możesz jednej dychy nawet nie wbić, także statystycznie wbijesz nawet 2-3, ale w praktyce może ci się nie udać nawet jednej wbić. Statystycznie to możesz bić całe kół. Statystycznie możesz bić całe kół, ale to tak samo statystycznie możesz raz zakręcić w totolotka i wygrać kurwa 10 milionów. To wiesz, statystyka jest statystyka, teoria, praktyka i sprawdzenie tego, co wiesz. Sprawdzenie tego to jest, no, dwa inne światy, po prostu. No, dobra, teraz posik. To będzie ten, trzeba chyba uciec, co? Ja nie wiem, ja ci powiem, ja tu jestem jako statysta na tym bossie, bo nie mamy gildii, nie mamy buffa, nie mamy nic, kurwa. Ja mam jeszcze ekunie naładowane, tylko... Ty masz w ogóle zalę, kurwa, na drugim poziomie, także... Ja na czwartym. No, na czwartym. 4 levele w dzień. Aj. Nie, no, to w dzień to da się... Dobra, biję bossa. W dzień da się spokojnie szósteczkę wbić, jak się... I siódmy się da. I siódmy się da w sumie. A to mięsem samym. I to samym mięsem. No tak, to jest ciężko. No, ale teraz... A w sumie na następnym odcinku powiemy, jaki challenge teraz robimy. No. Ogólnie, ale możecie się domyślić. Ogólnie, jak no, widzicie, nie, po... na temat chyba tego PvP to chyba wszystko z naszej strony. Możecie wy się podzielić, co o tym sądzicie i tak dalej. Co uważacie, że powinno być tam zmienione. No. I też, kto obejrzy do końca, to klasycznie PvP i przypniemy serduszko. Wiadomo, co chodzi. No. I tak, ogólnie. Tak czysto dla statystyk, tak. No. I zachęcam. Dobrze. Czysto dla statystyk. Łapeczki w górę. A, też mogą być. Mówimy o tym na końcu filmu, gdzie powinniśmy na początku powiedzieć, ale chuj w to. No, bo zawsze się o tym nie pamięta. Jebać. Jak się o tym nie myśli, to się o tym nie pamięta. No, dokładnie. Dokładnie tak. A jak już nie ma co mówić, no to może trzeba i o łapkach przypomnieć. Tak, wiadomo, że to większość osób da łapkę, ale to... Ale to tam chuj w te łapki same przyjdą z czasem. No. Przeżyłeś to? Uciekłeś? Nie. To weźmy może meteorów na pierdol. Z inką? No, bez. Nie, no. Kurwa, z inką, na czym? No nie wiem, z raszką mogłem. Ty je procent masz? Git nawet, ale. Tak, git. No chujowy. Teraz przeżyłem?
Wyjebałeś się, kurwa. Niestety. 85 tysięcy, kurde. Kurde, będziesz musiał dwa relogi zrobić na evencie Lempo. Nie, no to na relogu to wiesz, jeszcze Nie, no, na w relogu to zapasie jeden. miał. Temat myślę wyczerpany. Zaraz zobaczymy, co dropnie Zaku i widzimy się Chyba, że w ten. następnym odcinku. Chyba, że. Chyba, że Epic spadnie, to. Nie, no nie spadnie. Co ja... To Ty wbijasz, bo ja padnę to zaraz. się nie widzimy wcale. To się nie widzimy wcale, kurwa jego macie. No, taki game plan na przyszłość to jest wbicie Cagaku na 8, rozbudowa Gidli na 85k i myślę tyle. Co tu więcej? No i tam Dodawać! pecie Tu dobić. nie ma co w tej grze, nie ma co rzeźbić w gównie. To jest takie... Kurwa, te uniki to... Chyba nie działają. A ja to widziałeś. Nic. Nie ma co rzeźbić w gównie, wiadomo, w tej grze. Bo od pewnego momentu to jest sztuka dla sztuki, także... Walne meteory może. Ósemki jest spoko wbić, bo masz co robić, po prostu sobie grasz. No jak już nie masz co robić, no to na drugim, co będziesz robił? To na będziesz drugim robił ekranie sobie ósemki. Coś oglądasz, albo pykasz sobie, nie wiem, Pokémon albo w coś. Już taki przykład podałem, nie? Digimony. Możesz sobie w FIFA grać, w różne Pokémony gry, albo w UGO. Ale na przykład sobie nie... O, Double killa zajebała. Ja sobie przykładowo nie wyobrażam czegoś takiego jak na przykład grać w TR na 24/7 i tylko w TR, nie? Że jest skupiony przykładowo na zbieraniu mięsa i napierdala. Znaczy, jeżeli nie robisz na rekord, to ja sobie tego nie wyobrażam, ale jeżeli na przykład robisz na rekord, to spoko, możesz wiesz, muzykę sobie puścisz. Rekord, milion mięsa w 10 lat. Albo ile zrobię? Wiesz, to jest Albo kwestia. Co szybciej? Milion mięsa czy moje życie? Czekaj, czekaj. Weź się po tej, kurwa. Nie no. A tak jak mówię, nie? Boże, te poty. Tak jak mówię, że... No, Tyrant jest grał bardziej pod tło niż dawaj, core dawaj, bo ja mam gameplay. ten. Mało miejsca na dysku i film się nie zmieści. Kurwa. Szkocioł. Ale pamiętajcie. Jak będę cię, jak się nie zmieści? A, no to ci wypierdoli. O kurwa. Odjebałem. Tak na chuj. Dobra. Znaczy, my możemy taki materiał nagrywać i co tydzień. Nawet co parę dni. Ale... Ale po co? Ale po chuj. Ale po chuj. No, no chyba, że chcecie bardzo, nie? To możemy nagrywać, bo jest dużo tematów. No to do... tysiąc łapek musi być, bo inaczej to nie chcecie. Jest dużo tematów do omówienia. Ale czy to jest opłacalne? No, no wiadomo, że... Ale no niektórzy... myślisz, że ile łapek to, że chcą? Musiało być 400, żeby pokazać, że chcą. 500. A to ja wiem, że to nie będzie, bo takie materiały się przyjmują. To musi być w takim materiale, co teraz nagrywamy, nie? Już mało osób dotrwa do tego momentu, co teraz mówimy. Ale bo jakbyś na przykład dzbanek na łbie teraz rozbił i to pokazał. I ale to byś miał 1000 ponad. I na miniaturę damy, no to będzie git. Tak, ale byś chuja wyciągnął i pokazał, kurwa, na miniaturze zamazanego, zablurowanego. Ja ci mówię, że... Nie wiem, ja bym chyba nie wszedł w taki link. Ja bym wszedł z czystej ciekawości, kurwa, ludzkiej. I wiem, że ty też byś wszedł. No taki chyba link. Nie. Ja ci mówię, żebyś wszedł. Ja tam nie wchodzę w taki... Musiała być rakowa miniatura w kurwę, nie? Żebyś wszedł. No, i dead. Jak zwykle. Wybałeś się, kurwa, jego mać? Co mnie z tobą w ogóle może innego spotkać?
Ty, ujebałem ją prawie. No w sumie, tak wesoło ujebałem je raz, nie dwa. To w jej. No uciekam, ale to nie zdążę, ja się wykurwiam. Jak chcąc. Nie. To muszę robić 7%. 17%. Nie, no generalnie tak mówię, tak. Już teraz taki luźne dywagacje na koniec. To możemy takie filmy nagrywać częściej, ale. Ale po co? No chyba, że do kapki lubicie słuchać, to wiadomo, że możecie dać znać, ale. Ale sami z siebie myślę, że. Dawaj, wbijaj. No mi się wypotać, kurwa, jego mać. Oj, mnie nie ma. Ona wjeżdża we mnie jak w masło, chłopie. Kto? W sumie wszystko. Dobra, bij. Nie no, mówię. Ja czuję z niej drop, nie? Ogólnie. I to czuję tsunami magiczne, kurwa, 48%. Nie, co ty. No ty co czujesz? Gówno, kurwa, pewnie czujesz. Nie, co ty. Rano było, już nie czuję. No, jutro sobota, jutro wolne. Piękny dzień. Najgorszy. No piękny, kurwa, wolny od roboty, chłopie. Gdy masz, kurwa, cały tydzień, lepiej żeby się właśnie najebać. Jak się robi. To zależy. Bo jak masz sobotę płatną dwa razy, to spoko. Jak pójdziesz chyba dwa razy. Dwie zmiany. Jak masz sobotę płaconą jako weekend dwa, to spoko. Teraz nie ubiłeś i ja padnę w pizdu. Chyba jak prawa padnę. No i chuj, najwyżej dropniemy coś. No ja tu chciałem psycho trochę wyrzucić. Żydek kurwa jesteś. O, i cyk, 18%. Aha, wybaś się. No. Kurwa jego mać. Dobra, chodź, chopaj. Przeżyła. Dobra, nie przeżyła. Pusta. Pusta czajesz, kurwa, to? Oj, podwójnie wyszedł. No nic, no widzowie, no to... Całym powiemy. Aqua, bez naładowanego eku, to jest, kurwa, godzina chuj czasu zmarnowana. Jak był IP, to mi się podzielił, tak? Coś pięknego. To chyba czwarta aqua pusta, tak? Z rzędu. Nie wiem. Dla mnie to jest gówniany boss ogólnie. No od czasów inżynierki, jak żeśmy testowali, to troszeczkę się zmieni pogląd na niektóre rzeczy. Dobra. Ty, weź to kończ, kurwa, bo już jest z godziny filmu. No dobra, to tyle. Siemka wszystkim, do następnego. Cześć, cześć.